na koniec okienka transferowego dostałem bardzo konkretną propozycję od Gieksy i zdecydowałem się na ten krok i mam nadzieję, że pomogę tutaj wszystkim w osiąganiu jak najlepszych rezultatów. Grałeś przy Bukowej parę lat temu. Jakie masz wspomnienia z tego miejsca? Na pewno spędziłem tu dwa bardzo fajne lata. Wiadomo, były lepsze momenty, były gorsze, ale naprawdę do dzisiaj pamiętam ze szczegółami niektóre momenty i na pewno była to dobra decyzja, że wtedy trafiłem do Gieksy. Tak się to potoczyło, że miałem bardzo dobry okres, strzelałem trochę bramek, no i zostałem wytransferowany do Piasta. Dzisiaj historia się powtarza i bardzo się z tego cieszę. No właśnie, do Gieksy wracasz jako bardzo doświadczony zawodnik. Jaką rolę widzisz dla siebie w tej drużynie? Jakie cele stawiasz przed sobą w tym sezonie? Jakie cele? No na pewno chcę się pokazać jak najlepszej strony. Wiadomo, będzie presja duża związana z moją osobą. Przychodzę z Górnika Zabrze, z drużyny ekstraklasowej, także na pewno wszyscy będą liczyli na to, że wniosę coś drużyny i mam nadzieję, że tak będzie. Zobaczymy, jeszcze muszę porozmawiać z trenerem, jaką on dla mnie widzi pozycję w zespole i myślę, że szybko się wkomponuję do drużyny i pomogę jej jak najlepiej będę mógł. Ostatnio miałeś lekkie problemy ze zdrowiem. Kiedy przewidujesz swój debiut w barwach GKS-u? No tak, doznałem niegroźnego urazu kolana. Myślę, że jeszcze 3-4 dni czekają mnie pauzy. Wiadomo, Gieksa w sobotę gra w Bełchatowie. Myślę, że na ten mecz może jeszcze nie będę brany pod uwagę, ale już w następnym meczu z Sandecją chciałbym się pokazać kibicom na Bukowej.